Wybory samorządowe jesienią 1998 roku zapoczątkowały nowy etap w funkcjonowaniu samorządów terytorialnych w Polsce. Funkcjonujący od 8 lat model samorządów miast i gmin uzupełniony został o powiaty, natomiast na poziomie regionalnym powstał samorząd wojewódzki. Jeszcze przed formalnym rozpoczęciem funkcjonowania nowych samorządów, marszałek elekt województwa podkarpackiego Bogdan Żońca zwrócił się do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów o utworzenie forum współpracy i współdziałania na rzecz integracji i rozwoju nowego województwa podkarpackiego. Wypełniając ustawową powinność współpracy samorządu regionalnego z samorządem lokalnym, gmin i powiatów, zwracam się z propozycją utworzenia samorządowej rady konsultacyjnej Konwentu Samorządów Województwa Podkarpackiego. Skład proponowanego nieformalnego konwentu winni utworzyć marszałek województwa podkarpackiego, prezydenci miast powiatów grodzkich, starostowie powiatów ziemskich i przewodniczący konwentów wójtów i burmistrzów w poszczególnych powiatach ziemskich. Tutaj koniecznym jest zwołanie posiedzeń takich konwentów i wybór ich przewodniczących. 1 stycznia 1999 roku zafunkcjonował Sejmik Województwa Podkarpackiego, nowe Województwo Podkarpackie, pojawił się też Urząd Marszałka Województwa Podkarpackiego. No i wtedy pojawił się kolejny problem, mianowicie wójtowie, starostowie, samorządowcy zaczęli dosyć często przychodzić do marszałka, do przewodniczącego Sejmiku z prośbą o to, żeby pomógł im w gospodarzeniu, w zdobywaniu pieniędzy, w kontaktach w Warszawie itd., itd. Stąd też wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić instytucję obok, taką instytucję pośredniczącą pomiędzy samorządowcami szczebla powiatowego i gminnego, a instytucją marszałka województwa. No i powstało Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, gdzie dobrowolnie wójtowie i starostowie przystępowali, a ja miałem możliwość wtedy, jako założyciel stowarzyszenia oraz marszałek województwa, dopraszać ministrów, wiceministrów, osoby istotne, ważne z punktu widzenia funkcjonowania województwa, czy powiedzmy wychodziłem naprzeciw tym potrzebom, które zgłaszali samorządowcy. Marszałek wykorzystał moją osobę jako dwukadencyjnego od 90 do 98 roku burmistrza Dukli, moje doświadczenie samorządowe, tak żeby przygotować projekt statutu województwa i projekt regulaminu organizacyjnego województwa. I wtedy w tych rozmowach grudniowych przed świętami w 98 roku doszliśmy do wniosku, że dobrze by było, żeby to nowe województwo w jakiś sposób zintegrować. Na Zamku w Łańcucie odbyło się pierwsze posiedzenie Samorządowej Rady Konsultacyjnej Województwa Podkarpackiego, Konwentu Samorządów. W czasie swojej około półtorarocznej działalności, od stycznia 1999 roku do czerwca 2000 roku, Konwent Samorządów obradował jeszcze 6 razy na posiedzeniach w Krośnie, Przeworsku, Leżajsku, Baranowie Sandomierskim, Pilźnie i Stalowej Woli. Gmina Cmolas była jednym z pierwszych założycieli, czy też współzałożycieli Stowarzyszenia Samorządów Podkarpackich. Z chwilą reformy samorządu terytorialnego taka potrzeba zaszła, gdyż powstało duże województwo i warto było się zrzeszyć. Warto było się zorganizować po to, żeby przekazywać wspólne myśli. To nie tylko jak każde stowarzyszenie statut, założenia, strategie i tak dalej, ale przede wszystkim współpraca. Współpraca samorządów z samorządem województwa podkarpackiego, bo od początku ta współpraca była ścisła. Była okazja do cyklicznych spotkań. 27 czerwca 2000 roku w Stalowej Woli na 7. posiedzeniu konwentu powołano Komitet Założycielski Stowarzyszenia Samorządowych Osób Prawnych o nazwie Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Członkami założycielami było 50 samorządów z różnych części naszego województwa. 28 sierpnia 2000 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie zarejestrował Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych z siedzibą w Rzeszowie w rejestrze stowarzyszeń pod numerem 942. 30 września 2000 roku w Rzeszowie odbyło się pierwsze ogólne zgromadzenie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, które przyjęło podstawowe dokumenty stowarzyszenia, jak deklaracja programowa, statut i dokonało wyboru jego władz, przewodniczącego, zarząd i komisję rewizyjną. Gmina Zarszyn była jedną z gmin z 50,
jako założyciel tego stowarzyszenia, gdzie miałem właśnie możliwość uczestniczenia i zostania później członkiem zarządu. Przez te 15 lat stowarzyszenie, myślę, że spełniło swoją rolę, ponieważ było to pierwsze stowarzyszenie w Polsce osób prawnych, gdzie należały gminy, powiaty, no i województwo. I przez te 15 lat wszyscy uczyliśmy się, ponieważ uznaliśmy, że pojedyncza gmina, pojedynczy samorząd ma mniejszą siłę przebicia. Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych stało się platformą współdziałania pomiędzy gminami, powiatami, zarządem województwa, a władzami centralnymi, tak ustawodawczymi, jak i wykonawczymi. Poprzez organizację różnego rodzaju konferencji, spotkań doprowadziliśmy do stworzenia bardzo dobrej współpracy samorządów gminnych z samorządem województwa, jak również bardzo często zapraszani na nasze posiedzenia parlamentarzyści, jak i ministrowie, wiceministrowie pomagali nam rozwiązywać nasze problemy, a przede wszystkim każda konferencja kończyła się przyjęciem stanowisk, które przekazywane były parlamentarzystom, władzom centralnym i zainteresowanym władzom wojewódzkim. Dzięki temu mieliśmy pewien wpływ na stanowienie prawa, a przede wszystkim przyhamowaliśmy przekazywanie nam obowiązków dodatkowych bez środków finansowych. Stowarzyszenie powstało z woli przedstawicieli podkarpackich samorządów, pragnących dalszego rozwoju samorządności, bazujących na 10-letnich doświadczeniach wdrażania reformy samorządowej na poziomie gminnym oraz prawie 2-letnich doświadczeniach reformy na poziomie powiatowym i regionalnym. Podstawowe cele stowarzyszenia zawarte w jego deklaracji programowej to integracja oraz rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny województwa podkarpackiego. Jeśli byśmy spojrzeli na takie znane powszechnie zjawisko, bycie razem zawsze przynosi korzyści. Samorządy podkarpackie dojrzały tę wielką szansę dla siebie, żeby w regionie, który nie należy do najbogatszych w Polsce, razem coś zrobić. Samorządy lokalne, a więc te gminne i powiatowe, bo niedawno wtedy powstały powiaty, i samorząd województwa. Ja się z tego ogromnie cieszę, jak zapewne pani dyrektor pamięta. Wtedy byłem przewodniczącym Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego Administracji Państwowej i z wielką obawą, ale i z nadzieją patrzyłem na te przemiany, które nastąpiły. Bo muszę uczciwie powiedzieć, wszyscy zresztą żyjemy w naszej Rzeczpospolitej i ci, którzy pamiętają okres przed 89 rokiem i czas późniejszy, na pewno się zgodzą z taką tezą. Spośród wielu zmian, nawet dość radykalnych, które nastąpiły, to ta zmiana polegająca na upodmiotowieniu obywateli, a więc utworzeniu samorządu, prawdziwego samorządu albo restytucji samorządu, była chyba najbardziej udana. Z dzisiejszej perspektywy można ocenić dokonania Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych przez pryzmat realizacji celów przyjętych 15 lat temu, postanowień deklaracji programowej. Warto przypomnieć niektóre z nich. Konferencje regionalne, wielotematyczne i tematyczne z udziałem przedstawicieli parlamentu i rządu, będące polem lobbingu na rzecz spraw województwa, a poprzez przyjmowanie stanowisk w sprawach samorządowych formą sygnalizowania niezbędnych prac legislacyjnych. Szkolenia dla władz i pracowników samorządowych, głównie w zakresie doskonalenia pracy administracji oraz sposobów pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój. Popularyzacja idei samorządności poprzez organizację dorocznego wydarzenia Dnia Samorządu Terytorialnego, połączonego z konkursem Podkarpacka Nagroda Samorządowa dla najlepszej gminy, wójta, miasta, burmistrza, prezydenta i powiatu, starosty w województwie, wspólnie z tygodnikiem regionalnym Nowe Podkarpacie oraz imprez kulturalnych, jak samorządowe spotkanie świąteczno-noworoczne czy sportowe. Promowanie najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia poprzez coroczne fundowanie 25 nagród stowarzyszenia. Działalność wydawnicza i promocyjna, ulotki, coroczny kalendarz, książki, prezentacja i popularyzacja wiedzy o samorządach terytorialnych w województwie oraz ich dokonaniach. Organizacja forum lokalnej prasy samorządowej i warsztatów dla doskonalenia jej dziennikarzy.
Koordynacja samorządowej pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych dla poszkodowanych podczas gradobicia, wichur czy powodzi. Utworzenie samorządowego ubezpieczeniowego związku wzajemności członkowskiej w ramach Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Comiesięczny serwis dla członków stowarzyszenia o dostępnych grantach, konkursach i funduszach pomocowych. Zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez coroczną współorganizację z duszpasterstwem rolników kolejnych diecezji dożynek województwa podkarpackiego. Integracja różnych środowisk dla promocji i rozwoju województwa. Wspieranie aktywności członków stowarzyszenia we współpracy zagranicznej jak Słowacja, Ukraina dla realizacji wspólnych projektów ze środków Unii Europejskiej oraz organizacji wakacyjnych pobytów w naszym województwie dzieci i młodzieży z krajów byłego ZSRR. Bardzo się cieszymy z tego, że Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządowe ma już 15 lat. Myślę, że ta integracja środowiska, robienie wielu wspólnych rzeczy, wymiana doświadczeń w postaci dobrych praktyk, jaka miała miejsce w tej historii, jest naprawdę ważnym działaniem. Oczywiście my jako samorząd województwa podkarpackiego liderujemy temu stowarzyszeniu. Ja jestem jego marszałkiem, przewodniczącym tego stowarzyszenia z wyboru. No ale od lat tak tradycyjnie się układa, że marszałkowie są szefami tego stowarzyszenia. Myślę, że nasze możliwości finansowe i wsparcie z środków europejskich też jest ważne w kontekście tego stowarzyszenia. Spotykamy się, dyskutujemy na temat tej pomocy, korzystamy z doświadczeń też ekspertów z kraju, zapraszamy ministrów, zapraszamy dyrektorów ważnych urzędów, tak aby ta wiedza dla samorządu była dostępna. Stowarzyszenie ciągle poszerza swoją działalność. Obecnie 121 samorządów spośród 182 w województwie podkarpackim jest członkami Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Dzięki działalności stowarzyszenia ten pierwszy efekt, czyli trochę zatarcie tych różnic regionalnych i współpraca zamiast rywalizacji, myślę, że już bardzo szybko w tym pierwszym okresie, w ciągu pierwszych 5-7 lat zostało osiągnięte. I to myślę, że jest taka najistotniejsza rola w działalności tego stowarzyszenia. A oczywiście do tego dochodzi wiele innych osiągnięć czy przedsięwzięć związanych z ugruntowaniem idei samorządności w naszym regionie, z przedsięwzięciami takimi rocznymi, podsumowującymi pracę samorządów. Tutaj współpraca również z mediami w zakresie chociażby Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, spotkania z decydentami z zakresu administracji rządowej, szczebla centralnego, szkolenia dla samorządów. Myślę, że dzisiaj ta działalność jest ugruntowana, dobrze znana w naszym regionie, w środowiskach samorządowych i może o czym się najmniej mówi, przyniosła wiele dobrego naszemu regionowi. W 15-letniej historii stowarzyszenia funkcję przewodniczącego pełnili kolejno marszałkowie województwa: Bogdan Żońca, Leszek Deptuła, Zygmunt Cholewiński, Mirosław Karapyta i Władysław Ortyl. Po 25 latach funkcjonowania odrodzonego samorządu terytorialnego następuje widoczna zmiana pokoleniowa. Po wyborach 2014 roku około 1/3 wójtów i burmistrzów to nowi, często bardzo młodzi ludzie. Oni będą kształtować nowe oblicze stowarzyszenia. Te 15 lat minęło jak z bicza strzelił i wydaje mi się, że nasze stowarzyszenie ma przed sobą nową perspektywę, ale o tej nowej perspektywie zadecydują ci, którzy w tej chwili do tego samorządu napłynęli. Około 1/3 wójtów, burmistrzów, starostów to są ludzie nowi, którzy będą nadawać nowy kształt naszemu stowarzyszeniu. Mam nadzieję, że dorobek 15 lat Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych nie pójdzie na marne, ale będzie twórczo rozwijany.